Siemaneczko, witam Was na kanale Hypur TV, nazywam się Jeff. Dzisiaj pogadamy o trendach na rok 2021. Miałem poruszyć temat Celine, natomiast Balenciaga wypuściła zajebisty pokaz, więc muszę się jak najszybciej z Wami nim podzielić. Zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka, włączcie powiadomienia. Nie mogę się doczekać, żeby z Wami to obejrzeć. Lecimy. Muzyczka wprowadza już fajny klimacik. To jest na rok 2021. Mega ciekawy jest ten pokaz. W ogóle chciałem coś takiego zrobić, znaczy marzyło mi się, żeby zrobić coś takiego na flash aucie, natomiast no jest to bardzo kosztowna technologia. Jakby no stworzenie tego wszystkiego w 3D jest niesamowite. Zauważcie, że ludzie, jak jest zbliżenie na osoby, które siedzą, znaczy no tu bocznym wzrokiem jakby, to widać, że są komputerowe, natomiast modele wyglądają dosyć realistycznie, co jest niesamowite, a rzeczy zajebiście wyglądają też realistycznie. Popatrzcie, jak tkanina się rusza, to jest mega niesamowite. Mega fajny trend, jeżeli chodzi o te oversize'owe rzeczy, oversize'owe kostiumy przede wszystkim, znaczy garniturki. Ten płaszcz jest zajebisty z takiego lejącego materiału. Mega fajnie to wygląda. No to jest dziwne. Taka jakby klimatem przewodnim jest zbroja, takie średniowiecze. Mega ciekawe, jak to połączyli. No ciężko pewnie by było to w realu zrobić, natomiast w grafice komputerowej jest wszystko możliwe. Zajebisty płaszcz, mega oversize'owy. Fajna sprawa. Fajnie to wygląda. No to jest dziwne, aczkolwiek sama kurtka jest zajebista. Ten płaszcz też superancki jest i ma kaptur. Mega mi się podoba to, że płaszcze, do płaszczy dodają kaptur, bo no, w zimie to się przydaje na 100%. No, to jest też fajny patent. Taka krateczka, będzie modna. No i mamy rwane dżinsy. Rwane dżinsy chyba też będą dosyć popularne w tym sezonie. Średnio mi się podoba ten trend, no ale cóż. Ten płaszcz jest zajebisty, kolorystycznie mega mi się podoba, mam nawet podobny, mógłby być troszkę dłuższy. Ale ten pokaz to jest odlot, odjazd totalny. Fajny kolor sukienki. Fajnie, że jest patchworkowa, jest z dwóch różnych materiałów zszyta. No to jest taki standardowy klimacik, tak można będzie nawet chodzić. One oczywiście nie w tych klapkach, aczkolwiek spróbuję zafitować, jak będzie ciepło. Podoba mi się kontrasty, które robią. Kontrasty wyglądają spoko. Że look jest cały ciemny i jest jedna kontrastowa rzecz. No, sukienki, tak jak już mówiłem w pokazie, znaczy poprzednich tych lookbookowych rzeczach, lookbookowych klimatach, mega spoko. To jest mega oversize'owy t-shirt, bardzo mi się to podoba. Zajebisty. Nie, jakby look dziwny, ale kurtka myślę, że very good. No tu mamy takie poncho, też spoko klimacik. Muszę zafitować swoje poncho, które mam. Klimaty moro, widocznie będą popularne. No, zajebiste te luki są. O, to w ogóle fajne połączenie takie. Widzę, że Balenciaga mocno się bawi patchworkiem. No to wygląda jakby, wiadomo, dziwnie, ale sama góra jest zajebista. Widzę, że oni totalnie upcycling idą. Zszywałem różne rzeczy ze sobą. Zajebista kurtka. Znaczy kolor nie, ale jeżeli chodzi o kroje, dojebane. Ciekawe. Mocne, bardzo mocny klimat tego pokazu. No, oczywiście rwane dżinsy znowu. W ogóle widzę, że oni odwracają sylwetkę, mega oversize'owy dół i dosyć taka dopasowana góra, to jest ciekawe, bardzo ładny kolor sukienki. No to już taki mega oversize, kurwa, wszystko robią wcześniej niż ja, bo to Balenciaga, jakie oksy odlatowe i neonowe buciki, spoko to siedzi. Modele coraz ciekawsi są.
No, jak skafander kosmiczny. Spoko to wygląda. Fajne spodnie. Fajnie, że są takie różnokolorowe zdobienia. No, popatrzcie, mamy tutaj odzież roboczą. Ten look mi się podoba. Całkiem ciekawe, że góra taka świecąca. Na rejwik można tak iść. No, trochę mniej za dużo zobaczymy tu spodnie przez te buciory. To jest zajebiste, mega ładny płaszcz. I jakie fajne wycięcie ma. Taki neonowy look. Mógłbym chodzić. No, ta sukienka jest zjawiskowa. Myślę, że jakbym zobaczył na czerwonym dywanie kogoś, zajebiste. A i mamy i kurczaczka na koniec. No a tu po prostu zbroja. Też jest opcja. Generalnie moim zdaniem to jest tak mocna rozkmina, co oni zrobili. Mega mi się to podoba. Podoba mi się, jak kombinują. Jest mega, mega fajne. No i czekam na coś nowego od Balenciagi. Nie mogę się doczekać. No to napiszcie w komentarzach, jakby co chcecie, żebym, jaki lookbook, jakiej marki chcecie, żebym omówił. No bo ważne jest dla mnie jednak, żeby też gdzieś tam trafić wasze gusta. Kończę ten odcineczek. Siema, Elonara.